Tarnowa, Nowa Wieś i Janów. Pozostałości cmentarzy ewangelickich. Współczesny powiat turecki jest w zasadzie obszarem jednolitym pod względem narodowościowym i wyznaniowym. Ale nie zawsze tak było. W czasie II Rzeczypospolitej egzystowały tu trzy narodowości – Polacy, Niemcy i Żydzi. Po dwóch ostatnich narodowościach pozostały nekropolie, które w różnych epizodach czasowych i okolicznościach starano się zmieścić z powierzchni ziemi. Wymienione społeczności wyróżniały się odmiennością wyznawanej religii, związanymi z nimi obrzędami pogrzebowymi oraz wyglądem miejsc pochówków. Osadnictwo holenderskie, zapoczątkowane w Polsce w XVI wieku przez emigrantów holenderskich, rozwijało się z powodzeniem także w Wielkopolsce, zwłaszcza w jej północno-zachodnich i wschodnich powiatach. Osady holenderskie zakładano w dobrach szlacheckich i królewskich, na rozciągających się po obu stronach warty tzw. pustkach, terenach podmokłych, a zwłaszcza lesistych. Holendrzy XVIII-wieczni, przybywający do Wielkopolski, wywodzili się głównie z Niemiec, z Brandenburgii, Pomorza Zachodniego, Saksonii i Śląska. Ludność ta była w przeważającej większości wyznania protestanckiego. Otrzymywali od pana kilka lat wolizny, w czasie których zobowiązywani byli przygotować ziemię pod uprawę, postawić budynki mieszkalne i gospodarcze. Oddalenie od ośrodka parafialnego sprawiało, że budowali własne domy modlitw, gdzie co niedzielę nabożeństwa odprawiał kantor. W Dobrach Brudzewskich pierwsza osada założona została na lesistym terenie w Policach Mostowych w 1785 roku. Zamieszkiwało ją 11 osadników. Dwie kolejne powstały 7 lat później, w Nowej Wsi z 10 osadnikami i w Tarnowie z 9 osadnikami na tzw. pustkach. Ewangelicy dominowali w Tarnowie i w Nowej Wsi, gdzie w 1792 roku powstały osady typu holenderskiego i gdzie dwa lata wcześniej nie było żadnego ewangelika. Władze Królestwa Polskiego popierały migrację. W XVIII i w XIX stuleciu na interesujące nas ziemię napływa bardzo liczna grupa osadników z krajów niemieckich, zakładających niebawem parafie ewangelicko-augsburskie, kultywując tym samym własne tradycje, język i wiarę. Koloniści z Nowej Wsi i Tarnowy podlegali parafii ewangelickiej we Władysławowie. Świadectwem ich istnienia są obecnie wiejskie cmentarze wyznaniowe rozsiane po wszystkich gminach powiatu tureckiego i najczęściej znajdujące się w ruinie. Janów, niemiecki cmentarz ewangelicko-augsburski, położony około 200 metrów na wschód od drogi Brudzew-Koło, na skraju lasu po południowej stronie drogi Żwirowej. Powstał przed połową XIX wieku, zajmuje powierzchnią blisko pół hektara i był czynny do 1945 roku. Do dziś zachowało się niewiele grobów z tego, kilka fragmentów z pierwszej połowy XX wieku. Najstarsze, zachowane relikty nagrobków pochodzą z 1939 roku. Występowały tu groby z obmurowanymi kwaterami i niewielkimi pomnikami z tablicami inskrypcyjnymi. Szczątkowo zachował się jedynie nagrobek z czytelnymi inskrypcjami Emila i Juliusza Buningów z tablicą inskrypcyjną. Wiele nagrobków jest połamanych, a fragmenty porozrzucane. Tarnowa Nowa Wieś, niemiecki cmentarz ewangelicko-augsburski, założony około 1800 roku. Znajduje się około 500 metrów na północ od zabudowań Tarnowej Nowej Wsi. Chcąc do niego dojechać, należy skręcić z drogi wojewódzkiej E470 w kierunku wschodnim. Teren ten, zajmujący powierzchnię ćwierć hektara, założony na planie zbliżonym do kwadratu przy drodze polnej, stanowi miejsce pochówku Niemców wyznania ewangelicko-augsburskiego. Pierwsi Niemcy zostali tam pochowani na początku XIX wieku, ale najstarszy nagrobek pochodzi dopiero z 1933 roku. Po 1945 roku opuszczony i zdewastowany. Do dziś zachował się obrys dawnego ogrodzenia. We wschodniej części nekropolii zlokalizowana jest grupa szczątków murowanych nagrobków i mogił z XX wieku z reliktami jednego postumentu nagrobkowego Angeliki Weigelt, zmarłej w 1933 roku, która zmarła mając rok i 3 miesiące. Cmentarz wpisano do rejestru zabytków w 1991 roku. Tarnowa, niemiecki cmentarz katolicki, położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie szosy Turek-Koło po jej wschodniej stronie. Cmentarz, założony w drugiej połowie XIX wieku, ma kształt prostokąta i zajmuje powierzchnię
nieco ponad pół hektara, chowano tam niemieckojęzycznych emigrantów i osadników. Funkcjonował do 1945 roku, kiedy pochowano tutaj kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich. Pierwotnie posiadał ogrodzenie. Przeważały tu proste nagrobki z obmurowaniami mogił i tablicami inskrypcyjnymi, także z ornamentacją roślinną. Po wojnie uległ niemal całkowitej dewastacji. Obecnie zachowały się relikty i szczątki nagrobków oraz zarośnięte obudowy kwater nagrobnych. Do dziś zachowała się jedynie tablica z nagrobka Reinholda Luka, zmarłego w 1915 roku, z wierszowaną inskrypcją. Spoczywają tutaj m.in. rodziny Jeske, Litwin, Schmidt, Kot, Gibel, Kipert, Grams, Golds czy Ryska. W 2011 roku Stowarzyszenie Pomost dokonało ekshumacji zwłok 46 żołnierzy niemieckich pochowanych tutaj w 1945 roku. W 1991 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.